Cześć! Czy amortyzator w gravelu ma sens? Albo czy gravel z amortyzatorem to dalej gravel? W dzisiejszym odcinku się tego nie dowiemy. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, jak ten widelec pasuje do tego koła. Bo taki właśnie będzie gravel Maxela. Czołówka! Wrócił do nas już amortyzator z malowania, więc teraz zabierzemy się za złożenie wszystko w całość i oczywiście zmianę długości skoku poprzez wymianę szafta. Musimy zacząć sobie od montażu uszczelek, więc tych głównych. Na czym polega takie złożenie amortyzatora i serwis jednocześnie? No, wszystko zależy jaki serwis, bo podstawowy to wiąże się z czyszczeniem po prostu i wymianą oleju, a jakiś tam większy z wymianą dodatkowo wszystkich uszczelek. W tym przypadku robimy większy. Tak. No dobra, zaczynamy od wprasowania nowych uszczelek. Dzięki temu mamy je osadzone na odpowiednią głębokość i no i prosto. No tak, bo ważne, żeby tego uszczelniacza nie zagiąć, nie? Bo wtedy nie będzie pracował. No i żeby był równo po prostu wbity, prawda? Bo to wpływa po prostu na żywotność, ewentualnie na uszczelnienie. Jak często powinno się serwisować taki amortyzator? My zalecamy chociażby dwa razy w roku zajrzeć, raz w sezonie, taki mały przegląd i po sezonie duży. Natomiast producenci mają bardziej rygorystyczne normy, określają to w godzinach, zazwyczaj w granicach na przykład 100-150 godzin jazdy. No i dzięki tej czynności nasz amortyzator ma już krótszy skok. Część z powietrzem mamy gotową, w drugiej komorze mieści się tłumik. Nim w dniu dzisiejszym nie będziemy się zajmować, gdyż wszystko jest w porządku, a ograniczymy się tylko do czynności, które odpowiadają za zmianę długości skoku. Tak naprawdę moglibyśmy wcale nie wymieniać również uszczelek w komorze powietrznej, ale jak już to rozebraliśmy, to szkoda byłoby tego nie zrobić. No to fajnie, szybciej będzie można wyjechać na trasę. No, teraz powoli będziemy składać wszystko do kupy. To jest jakaś określona ilość tego oleju, która tak, się wylewa? 10 ml. Przy okazji postanowiliśmy wymienić uszczeleczki, bo najzwyczajniej w świecie nie wyglądały już ładnie. Amortyzatorem mamy zakończone, teraz zabierzemy się za regenerację manetki, czyli dość częstej awarii w tych amortyzatorach. Na czym polega regeneracja manetki? Wymienimy, że tak powiem, wszystkie ruchome części mieszczące się wewnątrz. Jak zobaczycie, najprawdopodobniej w tej manetce część, która ulega awarii, będzie plastikowa. W zestawie serwisowym jest już ona zrobiona z metalu. Czyli to taka regeneracja i upgrade jednocześnie. Dokładnie. Dokładnie tak jak powiedziałem, to jest ten element. W nim są bardzo malutkie ząbki, które ulegają niestety uszkodzeniu. Dlatego producent wyszedł naprzeciw użytkownikom i postanowił robić ten element z metalu.
Regenerację manetki mamy za sobą, pozostało nam tylko montaż i odpowietrzenie. To proszę bez żadnych komentarzy, bo tutaj jest, że tak powiem, już końcowe ujęcie. Zostawimy dupę, Tomek, nie mam tam. Tomek, co myślisz o takiej konfiguracji w gravelu? Szczerze. Dość ciekawe rozwiązanie, naprawdę dość ciekawe i będzie na pewno robiło spore zamieszanie, jeżeli chodzi o świat gravelowców. Wydaje mi się, że będzie super. A to dobrze się. Tak, dość spore zainteresowanie, a co, dlaczego, a... no i przede wszystkim kto ci to zrobił, no nie? A zrobił mi to serwis Absolute Bikes z Pruszkowa, do którego serdecznie zapraszam, bo jeżeli macie nietypowe marzenia kolarskie, to jest najlepszy adres. Realizujemy wszystkie marzenia. Zapraszam was do śledzenia i komentowania. Co myślicie o takim amortyzatorze w gravelu?